Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i witam na swoim kanale. Ja jestem profesjonalnym trenerem sztuk walk. Dzisiaj odpowiadam na pytania z komentarzy, z sali treningowych i tak dalej. I to jest takie pytanie przeważnie zadawane przez rodziców. Nie zawsze te ich pociechy tak naprawdę są z tego zadowolone, bo czasem to są już całkiem dojrzali. Nie dorośli, a pełnoletni, nie? Młodzi ludzie. I ono jest trochę obciachowe. To jest tak na zasadzie, a czy to nie uczyni z mojego syna, synka, tak trzeba czasem zdrabniać, jest nieodzowne, jak się jest rodzicem, przynajmniej u niektórych. Czy to nie uczyni z mojego synka agresywnej osoby, że on trenuje tam sztukę walki albo sport walki? No nie. To, że umie się strzelać z pistoletu, to nie znaczy, że wyciąga się broń i wali się byle kogo na ślepo przez okno, prawda? Bo w ten sposób to każdy, kto dostał na, nie wiem, na olimpiadzie ze strzelectwa medal, to by był seryjnym mordercą, nie? I tak dalej. Nie! Dyscyplina, trzymanie nerwów na wodzach, na wodzy. Takie rzeczy są niezbędne, żeby być dobrym w walce. Samokontrola, rygor, systematyczna praca. To nie idzie w parze z byciem impulsywnym i kompulsywnym człowiekiem. To nie idzie w parze z tym, że teraz mnie ponosi, ja to trenuję, żeby się wyładować. No różne rzeczy można robić, żeby się wyładować, ale generalnie jeśli mamy do czynienia z technicznymi dyscyplinami, a wszędzie od boksu, przez kickboxing, karate, judo, po jakąkolwiek sztukę lub sport walki, zapasy i najróżniejsze rzeczy, wszędzie jest bardzo ważna technika. Wszędzie ten flow emocjonalny, to musi, jeśli nawet pojawia się z mojej strony zaciekłość i agresja jakaś, to ja muszę nad tym panować i muszę to wykorzystać. Jeśli widzę to u przeciwnika, to powinienem to wykorzystać przeciwko niemu. Więc jeśli jestem zimny podczas sparingu czy na zawodach, mogę zrobić trochę więcej. Jeśli jestem taki zacięty i walczę bardziej z gorącą głową, to z kolei walczę prościej, ale przeważnie ten dojazd z adrenaliny i kortyzolu, który mam w głowie, pozwala mi zrobić rzeczy, które są poza normalnym moim repertuarem. Ja będę ruszał się szybciej, uderzał mocniej, będę przez chwilę super wydolny i tyle. Bo będę na takim hype z tych hormonów i po prostu to chemia mózgu to robi. Każdy będzie trochę inaczej walczył, ale nie. Ale ćwiczenie na worku nie czyni kogoś agresywnym. Trening kata nie zrobi z kogoś potwora. Ćwiczenie rzutów, parteru nie ma takiej opcji. Nie ma agresji w samej sztuce bronienia się. Dzisiaj dzięki Bogu od umiejętności walki wręcz nie zależy to, czy przeżyjecie. Ludzie nie mają nawet pojęcia i żyją w jakiejś paranoi często, że każdy marzy o tym, żeby ich zaatakować. Dzisiaj rośnie pokolenie, które na przykład nigdy nie będzie zaczepione w celu pobicia w ogóle. No tak, jest bezpieczniej niż było w latach 90., w latach 80. i tak dalej. Jak jeszcze unika się takich miejsc, które i takiego towarzystwa, które generują tego typu problemy, to istnieje spora szansa, że bić się będziecie głównie na sparingach podczas zajęć. Więc to jest, raczej to wszystko skręca w stronę nie tyle efektywnej samoobrony, co pracy nad sobą. I to jest tak, możemy ćwiczyć elementy, które są przydatne w samoobronie, jako ukłon w stronę tych wszystkich, co kodyfikowali zasady danej sztuki czy sportu walki. Tych wszystkich, co potencjalnie przypłacili to też często zdrowiem i wysiłku, żeby ich technika kurowała na po prostu zwyczajną, brutalną siłą i tak dalej. I też po to, bo jak nie daj Boże się to przyda, to żeby mieć
coś oprócz tego, że jesteście wydolniejsi, silniejsi i tak dalej, że walczycie sprytniej, że przeciwstawicie technikę silnej. Tak to wygląda, ale nie ma elementu treningu mentalnego, który obligowałby wszystkich adeptów do tego, żeby zrobić komuś krzywdę. Sparing partnerów na treningu się nie uszkadza, bo inaczej nikt nie będzie chciał z wami trenować. Wy macie kończyć trening i z treningu na trening być silniejszym, a nie, że mam 8 uczniów albo 80 i wszystko jedno. Jest jedna sesja sparingowa i mi zostaje połowa, bo reszta jest tak poobijana, połamana lub rozcięta, że nie nadaje się do treningu przynajmniej przez kilka tygodni. To nie jest dobre miejsce do treningów, to znaczy, że gość, który tym zawiaduje, sensei, trener, sifu, jak go nie nazwać, jest obłąkany. Okay? I tyle. I takich klubów też za dużo nie ma, bo generalnie prawo, pozwy i tak dalej, i tak dalej. Także, moi drodzy, nie. Trening sztukwalk przeciwnie, generuje raczej spokój, przywraca balans w waszym życiu i generalnie sprawia, że jesteście spokojniejsi. Spośród nawet zawodowych fighterów, ja nie znam zbyt wiele osób, które by na przykład specjalnie napinały się na konfrontacje na ulicy. Raczej ci ludzie, wiedząc jak działa ich ciało, jakie mogą być uszkodzenia, jakie są limitacje ich sztuki czy sportu walki, w sensie, że na przykład głównie trenowali grappling, a tu pewnie będą próbowali bić pięściami, albo dopiero zaczynają i w ogóle nie są pewni, to raczej się nie wychylają, nie szukają konfrontacji, ale nawet jak ktoś jest artystą, to ma jeszcze w swojej dziedzinie, to ma jeszcze większe przeświadczenie o tym, że taki jeden występ na ulicy może go kosztować po prostu całą karierę. W ogóle może sprawić, że on wypadnie z treningu, nie będzie zarabiał pieniędzy. Nie? A jak jest nawet amatorem, ale dużo startuje, to po prostu nie będzie mógł robić czegoś, w czym się sprawi. Także nie. Jeśli ktoś nie przyszedł z dużymi problemami na trening do waszego klubu, to i nie był na basie agresywny, to trening nie uczyni z nim agresywnej osoby. Tak. Wszystkie tutaj mamy pozdrawiam i tatusiów. No. I proszę w miarę możliwości jak najrzadziej mi zadawać tylko te pytania. Dobrze, bo tego jednego mam serdecznie dość. Okay? To nie jest zbyt przyjemne. Uwłacza trochę tym wszystkim dyscyplinom, o których tu wspomniałem. Że mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że rozwijałem Wasze wątpliwości i do zobaczenia w następnym.